Gdzie pani skarbnik jest już? Proszę was. A więc tak, panie przewodniczący, szanowni państwo radni, na podstawie wniosku, który został złożony przez gminę Mała Wieś do naczelnika Urzędu Skarbowego w Płocku odnośnie odzyskania tego VAT-u w kwocie 110 559 zł wynika, tu jest kilka stron uzasadnienia, przeczytam może kilka zdań. Nieruchomość nabyta została w celach inwestycyjnych. Już w chwili nabycia zamiarem gminy było jej przeznaczenie na cele komercyjne. Od momentu zawarcia powyższej transakcji gmina podejmuje działania mające na celu pozyskanie inwestora, któremu zamierza przekazać nieruchomość w drodze czynności podlegającej opodatkowaniu VAT. Przykładowo poprzez sprzedaż, najem lub dzierżawę, ewentualnie w drodze opodatkowanego aportu. Intencją gminy przy tym jest doprowadzenie do powstania na obszarze nieruchomości infrastruktury niezbędnej do efektywnego wykorzystania jej potencjału. Przykładowo gmina od dłuższego czasu prowadzi negocjacje nakierowane na realizację na rynku nieruchomości inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej bądź tzw. biogazowni. Na dzień składania niniejszego wniosku stwierdzenie nadpłaty oraz odwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym nie jest jeszcze znane dokładne przeznaczenie nieruchomości. Jednak, jak już wyżej wskazano, jest doznacznym zamiarem gminy jest znalezienie odpowiedniego inwestora i wykorzystanie nieruchomości do czynności podlegających opodatkowaniu VAT. Przykładowo poprzez najem, dzierżawę, ewentualnie w drodze opodatkowanego aportu bądź sprzedaży i nie podlegających jednocześnie zwolnieniu od tego podatku. No i na podstawie tego uzasadnienia była wydana decyzja o zwrocie tego podatku z tytułu zakupu gruntów. Dziękuję. To odnośnie tej sprawy, ale jeszcze odnośnie tej sprawy, bo myślałem, tak, że pani skarbnik to za... Nie, nie. Proszę bardzo. No. Ja po raz pierwszy czytam się zapoznałam się z tym uzasadnieniem. Czyli mogę tylko stwierdzić, że taka firma ani na fotowoltaika, ani biogazownia nie powstała. Bo tutaj chodziło o, czynsz, o działalność gospodarczą. Takiej działalności gospodarczej nie była prowadzona. No to tylko, to na jakiej podstawie ten VAT po prostu był, moim zdaniem, było to po prostu, no jak w cudzysłowie mogę być wyłudzeniem. Tylko tyle mogę powiedzieć. Bo jeżeli coś istnieje, to się deklaruje, to było deklarowanie, ale takiej działalności z czynszu i nieszczynszu, tutaj jak się tutaj, to ja się, jakby była działalność, to każda działalność ma prawo sobie obliczyć VAT, a tutaj takiej działalności nie było. Jeszcze pani przewodnicząca, jak jeszcze jedno słowo jeszcze odnośnie spółki. No bo jeżeli tego, no to ja tylko mogę powiedzieć, już myśmy już mieli na komisji omawiane, że jeżeli spółka miała tak dobrą działalność, to gmina, bo była jedynym organem założycielskim, była gmina i powinna mieć jeszcze tak zwaną dywidendę. Tym bardziej, że teraz widzę, że gmina spłaca za spółkę kredyt. No to jak to się ma jedno do drugiego? Druga sprawa, mieliśmy spotkanie i tego i mieliśmy, że firma, spółka robiła multiosadę, sam pan prezes sobie odebrał roboty za 150 tysięcy. A jeszcze najciekawsze, to chyba tutaj trzeba jakiś dyplom, że spółka jeszcze przy inwentaryzacji zamknęła się 60 ton węgla na plusie. No, tak rządziła spółka, że aż taką miała nadwyżkę. To ja już nie wiem, o co tu chodzi. Dziękuję. Ale nie, nie, nie. Już spółkę zakończymy. Dzisiaj nie jest to poświęcony punkt odnośnie wyjaśniania spraw spółki do końca. Jeszcze raz. Proszę państwa. Tu się odniosę jeszcze do wypowiedzi, że nie ma takich gmin, które by nie zaciągały kredytów na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. To też tak tylko na szybko z opinii, które są dostępne na stronie Regionalnej Izby Obrachunkowej w Płocku. Opinia w sprawie wydania spłaty kredytu długoterminowego zaciągniętych przez gminę Gozdowo. Spłata kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów 1 338 000. Gmina Łąsk podobnie. Opinia na zaciągnięcie kredytu w sprawie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu kwota 480 tysięcy złotych. Opinia w sprawie gminy Bielsk na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w 2018 roku z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek 1 564 tysiące. Opinia dotycząca gminy Starość Ryby, dotycząca wydania i zaciągnięcia kredytu przez tę gminę z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 509 679 zł. To jest część opinii, oczywiście tak jak i my dzisiaj dopiero podejmujemy tą uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu, bo mieliśmy dochody w trakcie roku, dysponowaliśmy środkami na spłatę, a teraz dopiero, żeby nie ponosić wcześniej kosztów związanych z zaciągniętym kredytu i odsetkami, dzisiaj podejmujemy taką uchwałę i zaciągamy środki, no żeby tylko zrefundować po prostu te wydatki, które już ponieśliśmy dotychczas.
Dziękuję. Dziękuję. Czy są inne zapytania jeszcze? Nie widzę. Przed zamknięciem poprosiłbym jeszcze radę i pana wójta o pozostanie po sesji. Wyczerpaliśmy porządek obrad. Zamykam 37. sesję Rady Gminy Mała Wieś. Dziękuję bardzo. Państwo radni jeszcze na chwilę.